Witajcie moi drodzy na kanale Super Vegan. Dziś pokażę Wam jak zrobić te niesamowicie pięknie i smaczne naleśniki. Dosłownie w 5 minut. A jedynie co potrzebujecie to 4 składniki. Czwarty to tylko dodatek dla chętnych. Ale nim to zrobię, nim pokażę Wam jak to zrobić, bardzo Was proszę o zostawienie łapki w górę, komentarza, subskrypcji, jeżeli jeszcze tego nie robicie, oraz o udostępnienie tego filmu, żeby dodatkowo zwiększyć jego zasięg. To tyle ode mnie, nie przedłużam więcej, siadajcie wygodnie i zaczynamy. Przede wszystkim muszę Wam powiedzieć, że te naleśniki błyskawicznie u mnie w domu znikają, dlatego robię podwójną tutaj porcję. Potrzebujemy blender, do którego dodajemy 4 bardzo dojrzałe banany. Jest to bardzo ważne, ponieważ dojrzały banan jest o wiele słodszy i dzięki temu będziemy mieli jeszcze słodsze i smaczniejsze nasze placki. Następnie dodaję 4 kubki płatków owsianych. Jak widzicie, nie ma tutaj naprawdę nic na razie skomplikowanego. Ja używam miarki, żeby mieć równą po prostu miarkę. I teraz dodaję, to tylko dla chętnych, 1,5 miarki białka karmelowego, który możecie kupić na stronie Siła Roślin. Następnie dodaję 4 takie same kubki mleka roślinnego. W moim przypadku jest to migdałowe mleko. Może być owszem mleko na przykład sojowe, jeżeli bardzo lubicie, lub inny po prostu smak. Teraz wszystko dokładnie miksujemy i to tyle całej filozofii. Rozgrzewamy patelnię i psikamy ją delikatnie olejem. Jak widzicie, masa jest bardzo taka budyniowa. Rozlewamy ją sobie i czekamy, żeby nam lekko zbrązowiał spód. I teraz moi drodzy, ponieważ nie ma tutaj żadnej mąki, jak będziemy to przekładać na drugą stronę, nasza szpatułka, którą będziecie przewracać, musi być na całej powierzchni placka, żeby nam się po prostu nie rozwalił, krótko mówiąc. Ja na marginesie lubię je takie bardziej grube sobie robić, więc nie rozlewam na całej powierzchni patelni, ponieważ pamiętajcie, że nawet jeżeli, umówmy się, będą, w cudzysłowie mówiąc oczywiście, surowe w środku, można takie jeść, tam nie ma nic, co Wam zaszkodzi, krótko mówiąc, więc dodatkowo będziecie mieli taki efekt jakby wilgotnego placka, krótko mówiąc. No i tyle. Smażymy i jedziemy. Tutaj proszę ja Was kilka moich ulubionych opcji, a mianowicie dodatkowo rozsmarowuję sobie tutaj, jak widzicie, jogurt karmelowy. Posypuję jagodami i bum, gotowe. Nie lubicie takiej wersji? Również przepyszna i również robiąca szał w moim domu jest wersja na przykład z najlepszą czekoladą na świecie, a mianowicie Vigo. Nie jest na marginesie sponsorowany odcinek, tylko po prostu chcę Wam powiedzieć, z czym jest pycha. Moje dzieciaki uwielbiają tą wersję. No sami po prostu zobaczcie, no boh, aż ślinka leci. Po prostu żyć, nie umierać. Oczywiście można to sobie zrobić również z jogurtem jagodowym i posypać jagodami i po prostu jagodowo-bananowy szał w ustach się dzieje. Moją oczywiście ulubioną wersją jest, jak to moje dzieciaki nazywają, piętrus, a mianowicie takie cudeńko i po prostu, och, aż słów mi zabrakło, tak szczerze, ślinka leci. Jak widzicie, w tle jest jogurt, który używałem dodatkowo i białeczko z BCAA. Dziękuję za Wasz czas. Buzia. Do usłyszenia wkrótce.